Siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj obejrzymy sobie coś nowego. Obejrzymy sobie Ewę Mateję. Ewa ma 117 subskryberów i wygenerowała na poprzednim filmiku 25 wyświetleń. 3 tygodnie temu go wrzuciła, więc dość dawno. A jeżeli cię interesuje, dlaczego oglądamy tak małego twórcę, to no musisz być na streamach, nie? Musisz być na streamach, bo właśnie na streamach wyszukujemy takie perełki. I jeżeli ten materiał widzisz na YouTubie, to znaczy, że był warty opublikowania. A dzisiaj jako ekspert jedzeniowy, no bo nie ukrywamy, nie ukrywam, jestem ekspertem jedzeniowym, lubię jeść. Będziemy oceniać, co Ewa w ciągu dnia je. Wszystko, co jem w ciągu dnia. Vlog. To też jest ważne. Vlog. Dobra. To oglądamy Ewę. Aha, na marginesie. Ewa jest nastolatką. Jest bodajże licealistką. Więc jest osobą młodą. Więc proszę szczędzić. Szczędzić, tak? Szczędzić czy nie szczędzić? Nie. Szczędzić. Szczędzić. Szczędzić słów krytyki w komentarzach. Żeby chamstwa nie było. Okej? Okay? Dzięki. Hej. Witam w moim filmie. No i to audio, no. No i to audio. Sadek. Dzisiaj taki what I eat in a day, taki dzień ze mną. Ty, Ewa, ale dla Polaków nagrywasz. Ja jestem 30-letnim dziadem. Ja don't speak English. Rozumiesz? Do mnie po polsku musisz mówić. No. Że jedzenie, tak? Że jedzenie. Okej. Okay. No, kiedy jestem w domu, bo ogólnie mamy środek, znaczy nie środek, wtorek, więc nie taki środek tygodnia, ale powinno być w szkole, natomiast się nie czuję za bardzo. Obudziłam się z mega bólem gardła i w ogóle tak mnie coś trzyma jakiś czas. To nie jest nic wielkiego, no ale chciałam zostać w domu, żeby, nie wiem, zobaczyć, czy mi to pomoże. Ja już dawno skończyłem szkołę, ale nie ukrywam, też czasami mi się nie chciało iść do szkoły. I też wymyślałem różne dziwne rzeczy. Ból gardła, ból głowy, który notabene jeszcze wtedy mnie kurwa nie męczył tak bardzo jak teraz. No różne rzeczy wymyślałem. Nie wiem jak wasi rodzice teraz reagują, ale moi rodzice wtedy reagowali. No... No musiałem iść do szkoły, o. Musiałem iść do szkoły. Jakby i tak wieczorem bym musiała wyjść, bo mam zajęcia. Także no, aczkolwiek tutaj. Czemu nie było filmu? Bo luty, środek lutego, koniec lutego. Czemu nie było filmów? Bo luty. Okej, okay, jasne. Wiadomo luty, wiadomo. Były dla mnie takim ciężkim czasem dosyć. Takim cięższym, może nie ciężkim. Miałam wrażenie, że dużo takich jakby rzeczy, które zawsze tak pod dywan zamiatałam, wychodziło. Też byłam mega zmęczona jakoś przez ostatni miesiąc. Nawet jak w tamtym tygodniu w szkole miałam dosłownie tylko jeden sprawdzian, co się nigdy nie zdarza. Ja przychodziłam ze szkoły i ja tylko leżałam i oglądałam serial. Bardzo zmęczona ostatnio jestem. Wczoraj pani na lekcji nawet, że co my tacy zmęczeni jesteśmy, jak dopiero był weekend. Ale coś jest w powietrzu. Okej, okay, musiałam odebrać ten... Co jest w powietrzu? Wiadomo co. Wiadomo co. Maseczki. Nie, żartuję. Oczywiście nie śmiejemy się z tak poważnej rzeczy. Oczywiście ja nie neguję istnienia wirusa, który notabene sam przeszedłem i wiecie o tym, że go przeszedłem, tak? No, opowiadałem na streamach. Telefon. Aczkolwiek tak, coś jest w powietrzu. Teraz już jest git, także świetnie. I uznałam, że nagram film, bo chciałabym, dawno nie było. I dawno też nie było takiego właśnie, co jem w ciągu dnia. Dzisiaj uznałam idealna okazja. Jeszcze nie jadłam śniadania. Zaraz zrobię, nie wiem w sumie co jeszcze. Bo ogólnie mamy jakoś przed 11, coś takiego. Wstałam. Kurwa, jak można tak wcześnie wstawać? Ty, no totalnie tego nie rozumiem. Tak ostatecznie jakiś czas temu poćwiczyłam już sobie, także git.
I napisałam, jakby dopełniłam listę po prostu z rzeczy, które chciałabym dzisiaj zrobić. Więc wieczorem, tak jak powiedziałam, mam zajęcia. Muszę zrobić dzisiaj typowo Duolingo i fiszki do szkoły. Poćwiczyłam. Co kurwa musisz zrobić? Fiszki? A, te takie malutkie karteczki. Ty, było coś takiego, no. Ale u nas chyba nie było jakby obowiązku robienia tego. Nie wiem. Ale pewnie co szkoła i co podstawa programowa. To inne zasady, nie? Bo ta podstawa programowa się pewnie co chwilę zmienia. Gdzie jest dzisiaj, przez to, że mnie nie ma w szkole, chcę ogarnąć, także zacznę pisać też do koleżanki, czy mi już czegoś nie wyśle. A myślę, że jak będziemy przepisywać, to poglądam sobie Pamiętniki Wampirów, bo ogólnie powiedziałam, że oglądałam serial i oglądam Modern Family cały czas i kocham to, dosłownie kocham, jestem na 9. sezonie, jest super, jest super. A Pamiętniki Wampirów tylko jak tam coś miałam do zrobienia oglądałam. Ale chcę to skończyć kiedyś, więc żeby trochę już zleciało, chcę podać kwiatki, bo dzisiaj przechodziłam obok mojej tutaj paprotki, którą kiedyś dostałam. I ona właśnie wygląda tak nieidealnie. I nie wiem czemu wszystkie inne kwiatki u mnie świetnie wyglądają, ona tak nie bardzo. Ja właśnie zauważyłam, że ma tak dosyć sucho już, więc ją podleję, może inne też, zobaczę czy trzeba. Wierzę, że będzie wyglądać pięknie znowu. Także podleć kwiatki. Może porysuję trochę, nie wiem, jakby wieczorem mam rysunek. O, Ewa rysuje. Pochwal się rysunkami, Ewa. Więc. Nie wiem, a ostatnio dużo jak na mnie rysowałam w domu. Ty, ja mam zaspoiler... Znaczy, no nie zaspoileruję, bo chodzi o to, że no, jeżeli oglądacie to na YouTubie, no to nie wiecie o tym, ale Ewa ma taką narrację, że może. Ona dużo może rzeczy zrobić. Na takiej zasadzie. No, i finalnie jakby rzadko się też chyba dowiadujemy, takie mam wrażenie, co ona finalnie zrobiła. No, także zobaczymy. Chciałabym poczytać, bo wczoraj nic nie czytałam, więc. No, bardzo dużo rzeczy chciała. Może dużo rzeczy zrobi. Zwykle wieczorem sobie czytam, ale wczoraj mi się nie udało. Jakoś wieczorem strasznie mi szybko czas zleciał. Także dzisiaj fajnie by było. Później powiem, co teraz czytam i co ostatnio czytałam. I ostatnie to chciałabym zrobić journaling, bo ostatnio wróciłam też. Nie jakoś jeszcze systematycznie, ale wróciłam jakby. Też ma dzisiaj być chyba pełnia? Czy jutro? Jutro chyba. Tak. No, chyba coś takiego. Wiecie, kogo oni Ewa Czytonina? Taką młodszą wersję Sary Cwaliny. Nie wiem, czy to dobrze dla Ewy. Nie wiem, ale jakiś taki vibe odczuwam. Bardzo podobny do Sary. I oglądam od Lior Aleksandry. Coś właśnie o pełni i tam dała jakieś tak jakby nagłówki właśnie do odpowiedzenia na nie. Także chciałabym to zrobić przynajmniej część z nich. Na dzisiaj chyba tyle. Coś jest do robienia. No, ogólnie luz. Teraz, jak mówiłam chyba wcześniej, idę zrobić śniadanie i widzimy się za chwilę. Zrobiłam. W sumie potrwało to chwilę. Zrobiłam sobie taką moją filmową amerykańską kanapkę. Ja ją tak nazywam, bo kiedyś widziałam podobną w filmie i po prostu tak się narodził pomysł. I jakby ta to nie jest ta kanapka i w ogóle krzywo krojone, bo po prostu ja zawsze robię dwa jajka na patelni, sadzone, nigdy nie robię jednego, więc no ta jest taka zwykła, a ta jest ta amerykańska. Idealnie to by była sałata po prostu, a nie rukola, ale nie mam. I jajko, ser, pomidor i na kromkach majonez, więc nic specjalnego, dosłownie nic specjalnego, ale ją uwielbiam. Ej, spoko! Jakby, kurwa, w życiu by mi się nie chciało takiej kanapki na śniadanie robić. Jestem zbyt, kurwa, leniwy, żebym pewnie spolił to jajko. I nie mam w domu takich rzeczy jak, kurwa, rukola, bo mnie raczej nie stać na takie rzeczy. Nie, no, żartuję, ale no nie mam, nie mam rukoli w domu akurat. Ale, kurczę, no wydaje się smaczne, nie? Tak patrząc. Zjadłbym. O, znak jakości. Daję znak jakości, bo to nie może być niedobre. To może być średnie, ale nie może być niedobre. One zawsze świetnie smakuje. No też w głowie mam, że to jest taka moja kanapka, także no, bardzo się cieszę. A, i chlebek jest przypieczony. Tak, to jest ważne. To... O, wow. No, to plusik, no.
dodaje jeszcze lepszego smaku. Ale ona wastuje czas! Czad! Ona musiała tyle czasu spędzić w tej kuchni! Sadek! Tej kanapce. Ja teraz sobie będę oglądać Modern Family, jakby jeść, i później się zobaczymy. Nie wiem, ja nie wiem, co to jest to Modern Family. Nie mam pojęcia. Więc się nie wypowiem. Okej. Jesteście w mojej witrynie. Światło jest takie średnie, ale chcę pomówić o książkach. Dużo nie czytam jakoś, ale poczytam. Kiedyś jakby razem wybieraliśmy Reminders of Him i ja wtedy tego nie zaczęłam czytać. Później dopiero to zaczęłam czytać. I skończyłam niedawno i nie podobało mi się. Jakby nie było tragedii, ale myślę, że takie to bardzo toksyczne było. I też na końcu w ogóle zmiana 180 stopni dosłownie na jakichś, nie wiem, 10 stronach. Po prostu były momenty, gdzie miałam, że to nie jest za bardzo logiczne też, niefajne. Także no, nie polecam. Patrząc po wszystkich książkach, jakie czytałam od Colin, nie wiem, do dziś, a czytałam w sumie 105, to ta jest najgorsza, zdecydowanie. Bo na przykład Ugly Love kiedyś czytałam, mi się dosyć bardzo nawet podobało. It Ends With Us czytałam 2 razy, za drugim razem już widziałam, że nie jest takie fajne, ale i tak lepsze i jakoś takie, nie wiem, ciężko porównywać jakby pod względem, bo Colin ma takie książki, każda jest prawie taka sama. Więc ciężko porównać mi jesteś It Ends With Us, bo tam jest przemoc i tam jest taki problem. A tu nie ma tej przemocy, niby jest miłość, ale no nie wiem, dla mnie to takie toksyczne jest. Także no takie 2, 2,5 na. Zobacz, czemu jej nie odpowiada, miłość jej nie odpowiada. No Sadek, no. No nie dogadzisz tej Ewie, no nie dogadzisz. No. Sadeczek. Ty, ja... Czekaj, bo ja, albo... A nie, dobra, okej, nieważne, Pięć nieważne. uznała. Została mi jeszcze jedna książka od Colin do przeczytania, Confess. Także będę czytać ją jakoś. Ona podobno jest fajna. Będę, nie będę, nie będę. Nie będę, no. Kurde, nie, naprawdę, czad. Możesz być osobą młodą i jakby może ci wiele rzeczy przechodzić razem. Jakby totalnie to rozumiem. Ale kurwa, poprawna wymowa jest tak dla mnie ważna, no. Nie będę, nie se, nie idę i no. Mamy końcówki, tak? M-O-I-C-I, kurwa chwili, co jeszcze, nie? No, bedę, chyba bedę, podroba tedę. Właśnie taka, jakby nie od kolem była. Także nie. Zobaczymy. A teraz czytam. Jakiś czas temu wróciłam, bo już kiedyś czytałam Wielka Pandemia o smog. I tu są po prostu takie cytaty różne i bardzo ładne obrazki. Także wróciłam trochę do tego. Czytam sobie jeden na jeden dzień. Czytam z biblioteki biografię Gaudiego. Jest strasznie gruba, ma jakieś 400 stron, coś takiego. Za dużo trochę. Moim zdaniem na razie jestem na 146. Więc trochę już przeczytałam, można powiedzieć. I na razie bardzo nudne. Ja też, jeśli chodzi o takich jakby artystów, czytałam kiedyś biografię Frida Kahlo i lepiej mi się ją czytało niż tą. W tej jest, mam wrażenie, trochę jakby tak było. Skoro takie było jego życie, no to dobra. Ale jest strasznie dużo jakichś nazwisk po prostu. I niektóre nie są istotne, mam wrażenie. Też jakieś, nie wiem, takiej osobowości jego nie ma w tej książce, tylko po prostu takie jakieś wydarzenia z życia. I jakby wiem, że taka jest biografia i wszystko, ale za bardzo nie ma o nim takich rzeczy. Że gdzieś tam był, coś tam zrobił, ale o nim prywatnie, i też było na początku mówione, że o nim prywatnie tak nie ma za dużo informacji, a jednak jest 400 stron, więc nie wiem, będę czytać. Biografia, no to też. Będę, nie będę, no kurwa. Czy w szkołach was nie poprawiają? Ewa, no. Nie jest moja ulubiony typ książki. W porządku, no przeczytam. Cieszę się, bo też wypożyczałam ją, a nie kupowałam czy coś. Fridę też miałam pożyczoną od koleżanki, a nie kupowałam, także tak. I zaczęłam czytać pierwszy rozdział, na razie przeczytałam. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, już to długo u mnie siedzi. Jest, żeby czytać 2 razy rozdział i czytałam 2 razy, także. No. I pierwsza rada na razie jaka była, to zasada w sumie. Nie krytykuj, nie potępiaj i nie pouczaj. Także tak.
No, czyli wmawianie pierdół ludziom. Nie wiem, wiesz, nasuwa mi się, pierwsza taka myśl, która mi się nasuwa, to, że może Sa Boże, Sara. Kurwa, no, ona mi tak Sarę przypomina, no, jeszcze tym bardziej z tą książką. Niesamowite. Czekaj, co ja chciałem powiedzieć, że... Jeżeli czytasz takie książki, to albo czytasz je z dwóch powodów. W sensie mogą być dwa powody. Pierwszy powód, no jesteś ciekawy jakby takiego aspektu psychologicznego i to jest spoko, ale drugim powodem może być to, że masz jakiś problem samoakceptacji pod tym względem, że masz na przykład, wydaje ci się, że masz na przykład mało znajomych. W twojej głowie, tak? Że twoja głowa jakby uroiła sobie, że ty powinnaś mieć, nie wiem, 500 znajomych, nie? A finalnie masz na przykład, nie wiem, 10, 15. I to nie jest nic złego. Ja mam kilku przyjaciół. Inaczej, przyjaciół to ja mam dwóch. Znajomych to ja mam kilku, może kilkunastu, a raczej kilku. I wydaje mi się, że to jest git. Jakby każdy człowiek jest totalnie różny. Ja na przykład nie potrzebuję giga dużo ludzi dookoła siebie. Potrzebuję kilku. I to też z dużymi przerwami. Ale nigdy nie miałem w głowie, że muszę kurwa zaczerpnąć rady z jakiejś książki, żeby powiększyć grono swoich znajomych. To jest bardzo zła rzecz. Jeżeli masz problem z nawiązywaniem relacji, i jakby widać ten problem, to idź do psychiatry, idź do, znaczy nie do psychiatry, tylko idź do jakiegoś psychologa, a nie kurwa czytaj książki i wiesz, bo to jest na takiej zasadzie, że książki są spoko, ale interpretacja może być totalnie błędna, bo nie masz wiedzy na ten temat i nie jesteś psychologiem, nie potrafisz jakby oszacować logicznie tego, czy kiedy ten problem występuje, czy może ten problem występuje. I czytanie takich książek może tylko zaszkodzić, a jeżeli ci pomóc. No, taki trzydługi wykład z mojej strony. To tyle, jeśli chodzi o książki. Co do naszych rzeczy, co dzisiaj zrobić, to opisałam do koleżanki o lekcję. Nie odczytała jeszcze. Także no, jeżeli przepiszemy po południu. O, i to w sumie nie będę chyba dzisiaj rysować, bo nie chcę ręki przemęczać, skoro mam rysunek później. Teraz poleję kwiatki. Już sobie wzięłam jakby dzban? Nie wiem, jakby to jest do wyciskarki, ale po prostu używam tego do polewania kwiatków. Także zaraz to zrobimy. Jak coś będę jeść, to pokażę. Ale jak play to B, ogląda się Modern Family. Bo nie wiem, czy tego po prostu takiego journalingu nie chcę zrobić sobie wieczorem. To jednak na razie nic nie mamy do roboty. Do zobaczenia. No siema, no siema. Już zerkam. Już zerkam, już zerkam. Ale se kwiatki podlewa. Ty, ale ona miała w ogóle robić ten, to jedzonko. Ona tylko kanapkę pokazała. No co za sadek, no oszukała mnie. Oszukała widza. Oszukała widza. Niesamowite. Oszukała widza. Niedobrze. Nie mam powiedzieć. Mam nowego kwiatka? Nie mam pojęcia, co to O, jest za nowy kwiatek. kwiatek. Mama mi go po prostu przyniosła, czy chce, bo ona go skądś przesadzała. I to jest stara doniczka po moim kwiatku, którego kupiłam kiedyś w Lidlu za jakieś 5 zł. Natomiast szybko umarł, bo już był taki trochę schorowany, jak go kupowałam. Pieniążek to był taki malutki. Kupiłam, bo spodobała mi się doniczka, jakby napis mi się spodobał. I Pieniążek? To jest rodzaj kwiatka? Nie wiem, ja się nie znam na tym. Ja się totalnie na tym nie znam. ten nazywa się szczypiorek, bo ja Oż, mam. a, że się nazywał pieniążek, okej. Okay. A ten się nazywa szczypiorek, okej. Okay. Okej. Mam nazwy dla moich niektórych kwiatków, jakby imiona. Kiedyś gdzieś czytałam o tym coś, ale już nic nie pamiętam w sumie. Tak jakoś. Ty, no, ona mi tak przypomina Sary Cwalinę, no.
Jezu, to jest młodsza wersja Sary Staliny. Spoko. Na przykład paprotka się nazywa Dona, bo to też ma związek z tym, kiedy ją dostałam i w ogóle, a to jest szczypiorek, bo wygląda trochę jak szczypiorek. Także no, jeszcze w sumie się zorientowałam i myślałam, co mogę jakby powiedzieć. Chcę jeszcze dodać, bo sobie oglądałam film i właśnie chciałam powiedzieć, że go oglądałam. Na tej Okej. zasadzie i że polecam. I film z Netflixa, U mnie czy u ciebie, chyba jakoś tak, z Ashtonem Kutcherem. I nie mam pojęcia, jak się jej czyta z legalną blondynką. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. Reese chyba? W każdym bądź razie, film mi się podobał. Nawet bardzo. Bardzo się wciągnęłam, bo chciałam wieczorem oglądać jakiś film. I miałam coś sobie obejrzeć z mojej listy, jakby nie na Netflixie, bo na Netflixie już mało co oglądam i w liście mam mało rzeczy, bo dużo usuwałam. Ale mam taką drugą listę w notatkach z filmów, których nie ma na Netflixie. Chciałam coś sobie stamtąd obejrzeć, bo ostatnio oglądałam też Cruel Intentions. To było takie, miałam wrażenie przez cały film, że ja już to kiedyś oglądałam. I nie wiem, czy oglądałam, czy nie. Wydaje mi się, że nie. I to jakby taki zwykły film, ale to mi się spodobało. To u ciebie, czy u mnie. Zwłaszcza, że jest Netflixa, a po prostu normalny film. Bardzo mnie wciągnęło, odprężyło mnie właśnie. Skupiałam się na filmie, nie sprawdzałam, ile jeszcze czasu zostało przez cały czas. Dobra, on trwa prawie 2 godziny, a mi to bardzo szybko zleciało. Polecam, taki przyjemny, naprawdę fajny film w sumie. Nie taki, jak są na Netflixie. I w sumie przypomniało mi Ale się pluje to. na Netflixa, ale pluje na Netflixa, no pierwsza hejterka Netflixa w Polsce. Bo ostatnio obejrzałam taki miniserial, dosłownie na jednym posiedzeniu, bo miałam masę TikToków, gdzie właśnie były wywiady z tego serialu i mnie mega bawiły. I ja nie wiedziałam, że to jest w ogóle serial z Netflixa, tylko myślałam, że jakby jakiś program czy coś. I później na którymś było, że to jest właśnie serial. I zobaczyłam, czy jest w Polsce. I w Polsce to jest Świat oczami Kang. I chyba jakoś tak się nazywa, to ma 5 krótkich odcinków. Po jakieś 27 minut. To jest o naszej cywilizacji, jakby od samego początku do teraźniejszości. Tak, fest pokrótce i też nie wszystko prawdą, jakby było, ale było dla mnie bardzo zabawne, mega takie właśnie ironiczne. Ta babka, ja nie mam pojęcia, kto to jest, czy ona jest jakąś aktorką, czy kim. Mega mi się podobało, jak prowadziła ten serial. Bardzo fajne, naprawdę. To polecam. Jak ktoś chce właśnie jakiś krótki serial, to to jest. Ty! To jest koniec odcinka! Ona pokazała jedną kanapkę! Czuję się tak oszukany! Czuję się tak oszukany! Ja tutaj przyszedłem, żeby jako ekspert kulinarny od różnego rodzaju jedzeń i swoim doświadczeniem rozsądzić, czy jej jadłospis jest prawidłowy, czy nie? Ona mi pokazuje jedną kanapkę przez cały odcinek. Mówi mi o jakichś książkach, o których ja nie mam totalnie żadnego pojęcia. Mówi mi o jakichś serialach, które totalnie nie są dla mnie. No, czuję się tak oszukany, no. Ewa oszukała widza. Najbardziej poleciłabym też. Plus Modern Family, ale to nie jest krótkie. To ma 11 sezonów. I to idę oglądać teraz. Jest jedzenie! Dobra, dobra. Cofam to, oszukała widza. Jest drugie jedzonko. Co to jest? No, a powiedzieć, co to za płyn. Hej, hej, nie zwracajcie uwagi, jak wygląda na kanapie. W każdym bądź razie mam jeszcze chwilę do rysunku. Nie wiem, czy będę na nogach, czy jechała autobusem. Zobaczymy. Natomiast przez to, że mam chwilę, to myślałam, że sobie zrobić journaling taki, podpowiedź na pytania. Zapisałam sobie już tutaj. 4 wybrałam, chyba 6 jest. Jakie zmiany teraz odczuwam? Co ostatnio powodowało u mnie anxiety? Nigdy nie wiem, jak anxiety na polski najlepiej. Jakie nawyki. Czekaj, emocje? Nie. Nie wiem.
Kurwa, ale to jest przerażające, że młodzi ludzie nie potrafią polskiego. No, to, że ja starzec nie potrafię angielskiego, to jest logiczne, ta? Mi bliżej jest do kurwa tej wojny z krzyżakami, aniżeli do XXI wieku, ale no, że młodzi ludzie polskiego, ojczystego języka nie umieją. Tak, wiem, nie umieją. Specjalnie to zrobiłem. Chcę zaprzestać i jaki chcę utworzyć. Także no, odpowiem sobie na to, a przy tym będę jeść, bo mama kupiła biedronce, te takie z gotowych, albo z tymi owocami leśnymi i z budyniem, także sobie zjem. Wcześniej jadłam. Ej, jestem ogólnie giga kurwa fanem słodkich bułek. W sensie wiesz, tych wszystkich drożdżówek. Jestem taki kurwa fanem i dopiero z jakichś parę miesięcy temu się zorientowałem, że jestem od tego uzależniony. Ja co dosłownie jestem w stanie, taka przez tydzień kurwa czasu, jeść te słodkie bułki, nie? Okej, to nie sobie robię jakąś tak chwilową przerwę, ale jakby te słodkie bułki, te drożdżówki w moim życiu są od małego, dosłownie od malutkiego. Niesamowite. To jest niesamowite. Ty, a to wygląda atletycznie, no. Z owocami leśnymi ona mówiła, że to jest. To dobre musi być. Ogólnie, chociaż ja nie do końca lubię słodkie bułki z owocami. Lubię z jakimś budyniem, takie wiesz, takie przesłodzone wręcz, nie? Takie totalnie przesłodzone. Anxiety, lęki. Okej, lęki. Czyli jakie lęki miała ta? Ty, jakie ja mam lęki? Nie wiem, jakie ja mam lęki. Boję się, że przegram gierkę w lalu. To jest mój lęk. Na obiad buchty, kluski na parze. Czekaj, co? Budyniem, także sobie zjadę takie z gotowych, albo z tymi owocami leśnymi i z budyniem. Ej, to dobre, nie. To jeżeli to jest z połączeniem jeszcze z budyniem, to dobre. To daje znak, swój znak jakości daje. No, daje okejkę tej bułce. Musi być dobra. Także sobie zjem. Wcześniej jadłam na obiad buchty. Co to są buchty? Nie mam pojęcia. Kluski na parze, ja mówię buchty. Kluski na parze. Czekaj, kluski na parze. Jak to będzie po mojemu? To będą kopytka? Nie kopytka. Ale coś takiego kopytko podobnego w moim języku. Ale nie wiem, pierogi? Nie, pierogi leniwe to nie, bo to z serem są. Nie wiem, nieważne. Buchty z jogurtem malinowym. O kurwa, z jogurtem? Nie, nic więcej. Myślę, że jak przyjdę z rysunku, to się wykąpię i wszystko i sobie poczytam właśnie biografię. Nie se, tylko sobie. Nie, kurde, no nie se. Ej, ja nie wiem, bo ja jak na przykład chodziłem do liceum, nie, no to... No, jak już nadmieniłem, no ja chodziłem do liceum dziennikarsko-trawniczego, więc jakby ten język polski nie jest rozszerzony. I wychowawczynią mojej klasy była moja polonistka, nie? I ona bardzo zwracała uwagę, jak my się wypowiadamy. Właśnie jak mówimy jakieś se, ino, wiesz, takie rzeczy, które gdzieś wynosimy z naszych takich regionów, nie? Ja na przykład pochodziłem z wioski, więc u mnie to se i ino jakby istniało i to bardzo mocno istniało, bardzo mocno było zakorzenione i byłem jebany przez to. I wszyscy, którzy na przykład nie mówili będę, tylko będę, byli jebani. I tego nie ma teraz, jakby nauczyciele mam totalnie wyjebane na to, jak ty się wysławiasz, bo okej, możesz mi napisać, że ale ty klniesz co drugie słowo. Ale normalnie, jak ja idę i sobie gadam z kimś, nie robię czegoś pod content, to ja nie drę mordy, nie klnę, zachowuję się normalnie. Robię to tylko dlatego, że wiem, co odbiorca chce usłyszeć. Chce usłyszeć wulgaryzmy, chce usłyszeć coś śmiesznego. Ze śmiesznym? No jestem starym dziadem, więc ja was nie rozbawię. Ale mogę być chamski, nie? Więc to jest jedyna rzecz, na której mogę jakby bazować. Natomiast ja nie przeklinam normalnie. Znaczy... Staram się jak najmniej przeklinać. Wiadomo, że se kurwą rzucę, nie? Gdzieś w towarzystwie. Ale nie robię tego tak, jak robię to na streamach, nie? I wyniosę to poniekąd ze szkoły, ze studiów. Ja mam wrażenie, że teraz dzieciaki
mają straszny problem z wysławianiem się, z takim poprawnym wysławianiem się, bo potrafią kleić zdania, ale właśnie nie wiem, jak to określić, nie wiem, jak to się nazywa, ale te końcówki, nie? Te si, ci, zi, jakby totalnie to nie istnieje obecnie. Nie wiem czemu. Nie wiem. Ogólnie dużo jest na. A tyzy, kluski na parze. Tyzy, to tyzy dobre, ale tyzy tylko z mięsem. Tylko z mięsem, z owocami, ohyda. Tłuste, w sensie same, ohydne. Nigdy nie jadłem z żadnym jogurtem, nigdy. Tylko z mięsem. Z mięsem, git. Chcę dzisiaj iść szybko spać, wyjechać do Krakowa z rana na chwilę tylko, bo ogólnie w niedzielę robiłam podejście, bo chciałam jechać na wystawę Tamary Łębickiej. A już się skapałam, że jest końcówka, ale była straszna kolejka na 4 godziny ponad, więc nie wyszło i robię z samego rana, pojadę drugie podejście i już po prostu nie ważne na co, bo jesteś w tej kolejce, więc no, o 7 chyba jakoś wyjadę. Będzie stać w tej kolejce. Także chcę iść wcześniej spać. Także to tyle, myślę. Spróbujmy jeszcze tego. Smakuje tak jak zawsze. Czyli dobrze. Okej. I ten kciuk. Ten kciuk się kojarzy z tym. Z Lecem. Z Europejską Ligą. League of Legends. Jest taki zawodnik z Japonii on jest? Czy z Korei? Eddie. I on właśnie takim znakiem rozpoznawczym jego jest ten kciuk w górze. No. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Pokazałam wszystko, co jadłam, wszystko, co robiłam w sumie. A jeszcze chcę powiedzieć, że skończyłam 9 sezon Modern Family. Trochę mi smutno, a jeszcze 2, więc jest dobra. Okej, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Siema. Dobra. Moim eksperckim okiem, jako znawcy YouTube'a, podsumujmy sobie content Ewy. Podsumujmy sobie content Ewy. Uważam, że jest bardzo dużo chaosu, że Ewa nie do końca ma jakby pomysł, ale nie potrafi go zrealizować. Odcinek ma być trochę jedzeniowy, nie? Jakby sam tytuł mówi o tym, że będzie jedzonko. Tego jedzonka było, no niewiele. O, tu było jedzonko. Nie było jedzonko. Ale no. Zawsze świetnie. To było jedzonko. Dziękuję. O nim takich rzeczy. I nie było jedzonko. Niech jeszcze było jedzonko, nie? Totalnie nie będzie. Niech na końcu było jedzonko. O, tu było jakieś jedzonko. I tutaj była ta bułka. Jakby. No. Trochę czuję się oszukany. Nie powiem. Mam wrażenie, tak jak powiedziałem na wstępie tego podsumowania, że Ewa ma pomysł, ale nie jest w stanie go zrealizować. Jakby ma za dużo rzeczy pewnie dookoła siebie, które chce pokazać, a jakby za mało możliwości, aby to zrobić. Dużo opowiada tego samego, co się... Boże. Czekaj, bo się sam zamotałem teraz. Jakby jej narracja jest bardzo podobna do siebie cały czas. Bardzo dużo mówi o tym jakimś serialu, tym Mother Family czy coś takiego. Myślę, że nikogo to nie interesuje. Na takiej zasadzie wiesz, że fajnie, powiedziałaś o tym Mother Family, że sobie to oglądasz, ale nie musisz przez cały odcinek o tym mówić. Jakby mówisz raz i tyle. Tak jak z tymi książkami. Pokazałaś je raz i tyle. I nie wracałaś do nich więcej. A o tym serialu mówi cały czas. I to się staje męczące. Ogólnie Ewa jest bardzo młodą osobą, więc pomimo tego, że tutaj mocna krytyka w tym momencie poleciała, to nie jest tak, że ja tutaj hejtuję, że jestem starym hejterem, starym dziadem, który hejtuje, tylko no takie swoje spostrzeżenia rzucam, nie? Ogólnie propsuję Ewę. Mam nadzieję, że Ewa nie ogląda Sary Cwaliny, bo nie chciałbym drugiej Sary Cwaliny. No, nie chciałbym drugiej Sary Cwaliny. I życzę Ewie dużo sukcesów, tak? I żeby audio poprawiła, bo audio jest fatalne, nie? Jakby
tutaj będę bardzo krytyczny. Audio jest fatalne. Zainwestuj w mikrofon, jakikolwiek mikrofon, który podejdzie do aparatu czy to do telefonu, nie wiem czym nagrywasz, i będzie git. Poza tym, no co, rozwijaj się. I tyle. Ciao.